Na tej Akademii Rodziny, o której tutaj Pani Małgosia wspominała, jest całe jedne ćwiczenia, jedno spotkanie poświęcone jest właśnie komunikacji interpersonalnej. I jako zadanie domowe, bo tam zawsze są zadania domowe, dajemy taki wykaz, gdzie codziennie mają się, oczywiście to się też zdaje sobie sprawę, że to jest bardzo trudne, ale chodzi o to, żeby wyrobić pewien nawyk, żeby zwrócić uwagę na pewien element. Codziennie mają się zastanowić, czy bardziej punktowałem ujemnie, czy negatywnie. I mają sobie co krateczki zaznaczać, plus czy minus. Mówię, nie chodzi o jakąś buchalterię tutaj, tylko o zwrócenie uwagi, wypracowanie pewnego nawyku, pokazanie pewnych rzeczy. Sami możecie sobie Państwo krótki zrobić taki do wczorajszego dnia wracając z najbliższymi relacji. Czy więcej sprzedałem takich komunikacyjnych kuksańców, czy więcej było pogłaskania. Jeżeli cały czas są te kuksańce, trudno jest naprawdę mówić o budowaniu dobrej relacji małżeńskiej, rodzicielskiej. Na podstawie tego, co już było powiedziane, widzimy, jak niesamowicie istotnym i ważnym elementem w budowaniu relacji jest właśnie komunikacja interpersonalna. I teraz jeszcze tak od innej strony znaczenie komunikacji interpersonalnej. Bardzo podoba mi się takie określenie pewnego amerykańskiego psychosocjologa, który określił komunikowanie jako krwioobieg. Krwioobieg międzyosobowego i społecznego współistnienia. W rodzinie, w małżeństwie krwioobieg. A co się dzieje, jeżeli krwioobieg się zatka? I takie rodziny, małżeństwa, środowiska pracy po zawałach często mamy. Nie ma tam komunikowania. To jest krwioobieg. Dzięki temu coś może naprawdę dobrze, albo źle, albo wcale funkcjonować. Bardzo ważną umiejętnością w komunikowaniu jest umiejętność słuchania. Często w takiej sytuacji, bo zajmuję się też szkoleniami z zakresu komunikacji interpersonalnej, przytaczam taki bardzo wymowny przykład Wiktora Frankla, znanego psychologa, twórcy logoterapii. Był poproszony z prelekcją do Stanów Zjednoczonych. Bardzo marnie znał angielski, także odczytał te prelekcje po angielsku, łamiąc tam to trochę. No i po prelekcji podeszła do niego dziewczyna i zaczyna mu opowiadać. On kompletnie nie wie, o co jej chodzi, bo na tym tak zna angielski, że nie wie. Ale cała komunikacja pozawerbalna, która towarzyszy tej wypowiedzi tej dziewczyny, pokazuje, że ta dziewczyna ma jakiś ogromny problem. Jedyna rzecz, jaką on robi, to próbuje też komunikacją pozawerbalną, język międzynarodowy zrozumiały dla wszystkich, okazać, że jest przy niej, że ją rozumie, to co przeżywa, nie konkretną sytuację, tylko tyle. Po kilku miesiącach Frank znowu w Stanach Zjednoczonych, znowu prelekcja, przychodzi do niego ta dziewczyna i mówi: panie profesorze, thanks so much, have me so much. Bardzo dziękuję, tak bardzo mi pan pomógł wtedy. Nic nie zrobił. My często w pracy poradnianej, czy w kontaktach z dziećmi, czy w tych naszych relacjach silimy się na szukanie rozwiązań. To jest cała teoria blokad komunikacyjnych tak zwanych, nie będę o tym mówił w tej chwili. W pierwszym momencie, jeżeli człowiek taki nabuzowany emocjonalnie przychodzi, czy to będzie mąż, czy dziecko, czy pracownik, gdziekolwiek, w relacjach, koleżanka, pierwszy moment, najważniejszy, to jest dać komunikacją pozawerbalną zrozumieć. Jestem przy tobie. Rozumiem cię, co przeżywasz, chcę ci pomóc, być może dalsze będą elementy słowa. Pamiętamy, że słowa nie są tak naprawdę tak bardzo ważne w tym momencie, ale człowiek, który coś bardzo głęboko przeżywa, oczekuje solidarności, zrozumienia, oparcia, że ktoś przy nim jest, że nie jest sam. Bo takie jest niesamowicie terapeutyczne i ważne znaczenie słuchania. Nawet używa się takiego określenia jak słuchanie empatyczne. Empatia, zdolność wczucia się, zrozumienia tego drugiego człowieka. I wśród tych cech takiego słuchania empatycznego zwraca się uwagę, że to daje poczucie wartości u tej osoby. Ktoś, kto cały czas jest odtrącany, nagle okazuje się, że ktoś mnie słucha. Jestem dla tego kogoś ważny. Nie jest ze mną tak źle. Słuchanie empatyczne daje pocieszenie. Nie jestem sam. Może to nie będzie taka tragiczna sytuacja.
Słuchanie empatyczne uczy zaufania do ludzi. To nie jest tak, że nikt mnie nie chce słuchać. Jednak znalazł się ktoś. Są jednak ludzie, którzy są otwarci, którzy rozumieją, co ktoś drugi przeżywa. Słuchanie empatyczne to bardzo tutaj istotny element w budowaniu relacji małżeńskich i w naszej pracy z małżeństwami, ale i w naszych własnych relacjach małżeńskich buduje pozytywne relacje. Tu niestety można by przytaczać szereg przykładów ze środowisk pracy, z wyjazdów integracyjnych, gdzie mąż na przykład, bo to często mężowie niestety, który nie był wysłuchiwany przez żonę, miał swoje problemy, próbował, ale zawsze tam dostawał po łapach, albo nie było czasu, albo coś tam. No i przy jakiejś kawce koleżanka z pracy go wysłuchała, potem się umówili na drugą kawkę, jeszcze bardziej, potem razem gdzieś jeszcze. I okazuje się, że ci ludzie coraz to bardziej zbliżają się do siebie. Tak działa empatyczne słuchanie. Funkcjonuje tutaj dokładnie również odwrotna zasada. Tam, gdzie nie ma tego empatycznego słuchania, ludzie się od siebie oddalają. Jest to tak niesamowicie istotne i ważne. I kolejny element. Był taki kiedyś duet Simon & Garfunkel. Ich też lubię bardzo często cytować. I oni śpiewali taką piękną balladę. Sound of Silence, czyli brzmienie ciszy. Pamięta ktoś jeszcze z tego szacownego? Oh, hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Tak się to zaczynało. I potem ta przepiękna poezja. People hearing. To nawet trudno jest dobrze na polski język oddać. Ludzie słuchają without listening. Czyli ludzie słyszą siebie, odbierają dźwięki, ale siebie nie słuchają. People talking. Ludzie mówią do siebie without speaking, ale ze sobą nie rozmawiają. Krótki poet, to jest dla mnie poezja. W słowach ci autorzy tego tekstu oddali tak głęboką prawdę. People hearing without listening i tak dalej. Pomyślcie przez chwilę Państwo, ile w Waszym najbliższym środowisku jest osób, do których możecie przyjść i wiecie, że będziecie wysłuchani, że jeżeli cokolwiek przeżywacie trudnego, to jest, możecie o 12 w nocy dzwonić, umówić się i to jest ktoś, kto zawsze będzie dla Was otwarty. Na szczęście są takie osoby, ale na nieszczęście nie ma ich zbyt wielu. I zaryzykowałbym twierdzenie, że są nawet i może tutaj tacy, którym tak od razu się ktoś taki nie skojarzył. Musieli długo szukać, żeby znaleźć. Nie jest to prosta umiejętność wysłuchania drugiego człowieka. Wielu wspaniałych ludzi, między innymi Jan Paweł II podobno miał taką umiejętność, że ktoś, kto wychodził ze spotkania z nim, czuł się wysłuchany. Niesamowicie istotna i ważna umiejętność właśnie słuchania. Mało takich ludzi jest. Co zrobić, żeby było ich więcej? I przypomina mi się tutaj matka Teresa, którą kiedyś dziennikarz zapytał: matko, co zrobić, żeby świat był lepszy? A ona powiedziała: wystarczy, że ja się stanę lepsza, Pan się stanie lepszy, już świat się stanie lepszy. Co zrobić, żeby było więcej osób słuchających? Wystarczy, że ja będę lepiej słuchał, Ty będziesz lepiej słuchała, już będzie więcej osób słuchających. Jakim jestem słuchaczem? Zróbmy sobie taki mały test, króciutko. Nie wiem, ile to ogłosiłem. Proszę bardzo, jeszcze mamy czas. Jeszcze? Bo trochę się tam pozmieniało i się już gubię w tym. Zróbcie sobie Państwo taki test. Ja nie będę sprawdzał na własny użytek. Gdzie byście się nie umieścili? Jakim jestem słuchaczem? Bardzo słabym? Słabym? Dość dobrym? Dobrym? Bardzo dobrym. Możecie sobie zapisać to, ja tego nie będę sprawdzał. Ten test przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych wśród menadżerów różnych zakładów pracy. I większość, jak się Państwo domyślacie, menadżerów umieściła siebie po prawej stronie tego slajdu. Czyli dość dobrym, dobrym, a nawet sporo było bardzo dobrym. Ten sam test, jakim słuchaczem jest Twój szef, przeprowadzono wśród pracowników tych szefów. I jak się Państwo domyślacie, większość odpowiedzi była po stronie lewej. Jest taka prawidłowość w nas, taka skłonność, że przeceniamy swoje umiejętności słuchania.
Także to, co sobie zapisaliście, to niech tak będzie, a w domu zapytajcie męża, żonę, dzieci, prawda, żeby to skonfrontować ewentualnie. Mówimy o umiejętności słuchania. Wiedzę można przekazać przez prelekcję, wykład. Umiejętności nabywamy przez ćwiczenia, warsztaty, praktykę. To jest podstawowa sprawa. Wykładem się tego nie da. Nie zdobędziemy pewnych umiejętności. Są oczywiście różnego rodzaju programy, kursy. Wiele na pewno Państwo znacie. Chociażby, jeżeli chodzi o relacje z dziećmi, cały szereg publikacji Maisley Fable. Jest też taki model Marshalla Rosenberga, porozumienie bez przemocy, całe konkretne metody, również sporo publikacji, nawet konkretne ćwiczenia. Tam to jako przykłady tylko podaję, bo jeżeli znów wrzucicie sobie Państwo w wyszukiwarkę, to od razu cała lista publikacji powyskakuje na ten temat. To są bardzo konkretne, psychologiczne sposoby nabywania umiejętności, konkretne ćwiczenia. Jest wreszcie, mówię wreszcie, bo tym się bardziej trochę zajmowałem, Thomas Gordon i jego słynne wychowanie bez porażek. Ponad 1 000 000, w tej chwili pewnie już więcej, rodziców przeszkolonych na świecie, w Polsce. Istnieje już, do niedawna jeszcze nie istniało, oficjalne przedstawicielstwo Gordon Training International, bo to jest taka instytucja, która koordynuje całość, gdzie prowadzą bardzo konkretne szkolenia, gdzie ja wcześniej na takim szkoleniu też byłem, żeby zobaczyć, bo z tego pisałem pracę akurat swoją, także chciałem to zobaczyć, jak to wygląda. I gdzie bardzo konkretne umiejętności dotyczące budowania tych relacji są ćwiczone właśnie w różnych układach. To są rodzice dzieci w pracy i szereg tutaj elementów. Natomiast chciałbym tutaj wrócić nieco do tego, co powiedziałem wcześniej. Dodatek do wartości i sama wartość. Tu jest naprawdę ważnym elementem, żeby nie zgubić tego, czemu te wszystkie techniki, bo to są techniki, czemu to wszystko ma służyć. Żeby się nie skoncentrować na samych tylko technikach, na nabyciu tych umiejętności. Nie możemy zapomnieć, czemu to ma służyć. A kolejna rzecz, o której nie możemy zapomnieć przy tym psychologizowaniu, to są znakomite rzeczy, które trochę zaniedbujemy być może, a tymi znakomitymi rzeczami są właśnie różnego rodzaju środki duchowe. Wtedy to jest całość, kiedy korzystamy z psychologicznych rzeczy, dodatki różne tutaj, natomiast też potrafimy sięgnąć do środków duchowych. Ograniczanie się tylko do psychologicznych jest błędem. Pomijanie, pomijając duchowe. Jeżeli tylko skoncentrujemy się na duchowych i powiemy, że tylko modlitwa tutaj, prawda, do komunii w intencji kogoś będę przystępował i natomiast nie będziemy mieli pewnej wiedzy, pewnych umiejętności, to nic nie wystarczy. Ksiądz arcybiskup na początku spotkania, kiedy zaczynał swoją karierę w dobrym tego słowa znaczeniu, na spotkaniu dla doradców, na którym byłem, powiedział: wymagam od was, powinniście być profesjonalistami. Musicie być naprawdę świetnie, musicie się dokształcać, musicie mieć pewną wiedzę, umiejętności. Sam tak przykład czegoś takiego daje. Przyszedł od rana, już gazety zdążył przeczytać, prawda? Na bieżąco jest z tym, co się dzieje. I my, jako ludzie zajmujący się bardzo dynamiczną rzeczywistością, jaką jest małżeństwo i rodzina, też musimy być na bieżąco. Musimy być profesjonaliści. Ludzie idą do przodu. Szereg różnych rzeczy tutaj wyprzedzają nas. Nie możemy zostać z tyłu. Korzystamy w tym właśnie ze środków duchowych. Tu jest nasza przewaga, nasz plus, nasza wartość dodana jeszcze, że nie będziemy ograniczali się tylko do tych psychologii, tylko właśnie sięgamy do środków duchowych, a wśród nich znaczenie wspólnej, małżeńskiej czy rodzinnej modlitwy. Wspólnota buduje się przez wspólne różne rzeczy podejmowane razem. Modlitwa, wypoczynek razem, posiłki razem, to znaczenie wspólnego stołu. Niesamowicie ważny sakrament pokuty, sakrament pojednania, relacje małżeńskie, ale również z dziećmi. Czy są konflikty i tutaj można od strony psychologicznej rozwiązywać i tutaj te wszystkie modele różne nam przyjdą z pomocą, ale mamy znakomite narzędzie, jakim jest sakrament pokuty. Na tej płaszczyźnie próba załagodzenia ran jakichś ewentualnie, które powstały. I kolejna rzecz, również bardzo niedowartościowywana, sakrament małżeństwa. Szokujemy z małżonką swoją na różnych spotkaniach dla małżeństw, kiedy zadajemy brutalne pytanie, w jaki sposób korzystasz z sakramentu małżeństwa.
To nie jest folklor. To nie jest jakiś dodatek, ładna uroczystość. Konkretna, wymierna rzeczywistość, dana ku pomocy. Jeżeli dana ku pomocy, potrafiłbyś swojemu współbratu protestantowi, który nie uznaje akurat tam różnie z tymi sakramentami jest, ale tego akurat nie, czy jakiemuś innemu niewierzącemu powiedzieć, w jaki sposób ty z tego sakramentu małżeństwa korzystasz, z tej stałej obecności Chrystusa, to można byłoby na ten temat całe wystąpienie, teraz tego oczywiście też nie będziemy robili. Ale korzystanie również z tych środków duchowych, to zależało mi na tym, żeby to wybrzmiało dobrze. Żebyśmy nie poszli tylko w ten psychologizm, ale również nie zaniedbali tego ważnego wskazania, jakim jest to cała sfera duchowa, z której możemy korzystać. Bliska jest mi teologia pastoralna, wbrew pozorom, bo z teologii pastoralnej pisałem tę swoją pracę. I w teologii pastoralnej jest taka metoda trójczłonowa. Najpierw ukazuje się naukę Kościoła dotyczącą danego zagadnienia. Potem, korzystając z różnych metod nauk szczegółowych, tak zwanych, analizuje się dane zjawisko, jakieś badania robi się psychologiczne, socjologiczne czy inne, generalnie nauki społeczne. A potem próbuje się wskazać, wypracować pewne postulaty pastoralne. Czyli co należy podjąć, aby ta nauka Kościoła zarysowująca pewien ideał była bliższa tej rzeczywistości, bo jak się domyślamy, najczęściej ta rzeczywistość odbiega od tego ideału. I temu mają służyć właśnie postulaty pastoralne. I teraz nieco właśnie chciałbym położyć w przygotowaniu, zmierzając, nieco o tych postulatach pastoralnych, dotyczących oczywiście komunikacji w rodzinie i małżeństwie. Pierwsza sprawa, to chciałbym podkreślić znaczenie właśnie tych różnych form wdrażania małżonków do systematycznego budowania. Czyli form i oczywiście trzeba sprawdzać. Nie na każde ogłaszane się szkolenie warto małżonków posłać, ale jest szereg takich dobrych elementów. Tylko jako przykłady co niektórych. Też dobrych w sensie, że efektywne, ale też dużo zależy, gdzie jacy ludzie pracują. Nie do każdej poradni, na przykład takiej normalnie funkcjonującej poradni psychologicznej odeślemy. Bo wiemy, że to najpierw, za każdym razem, jeżeli kierujemy kogoś, czy polecamy, to najpierw się dowiadujemy, jacy ludzie w tej poradni pracują. Bo to też jest istotny element, żeby wiedzieć. Nie każda. I tutaj z tymi różnymi propozycjami też może być bardzo różnie. To tylko prośba, znaczy próba pokazania, jak wiele tego jest. Bo naprawdę istnieje wiele propozycji w tej chwili dla małżeństw, udoskonalania, kształcenia i wśród tych wielu propozycji jest również wspominana przez nas właśnie Akademia Rodziny, którą się zajmujemy. Moja małżonka ma takie malutkie karteczki w torbie, tam z tyłu. To po wystąpieniu, jakby ktoś chciał, to jeszcze ten adres jest, jeżeli ktoś nie zdążył. Trochę krótka taka informacja, co to w ogóle jest, ale odsyłamy na stronę internetową. I od kwietnia zaczyna się nabór, to tak nieładnie brzmi, do Akademii Rodziny. Są to trwające przez cały rok, raz w miesiącu jest jedno spotkanie, 10 spotkań formacyjno-szkoleniowe. Spotkanie od 10 do 16 dla całej rodziny, z dziećmi. Różne znakomite osoby te zajęcia prowadzą. Zależy nam na tym, żeby była prelekcja, ale też warsztaty. Trzy elementy i ćwiczenia. Trzy elementy. Wiedza, umiejętności i postawa. Te trzy elementy chcemy kształtować. To jest warunek, żeby mówić o małżeńskim sukcesie. To z tego, że będą wiedzieli, jak coś robić, jak nie będą umieli tego robić. To z tego, że będą wiedzieli i umieli, jak będą chcieli tego robić. I stąd te trzy elementy. Wiedza, umiejętności i postawa. I na różne sposoby to próbujemy kształtować. Jeżeli mielibyście Państwo w swoim zasięgu, że tak powiem, czy sami, do 10 lat stażu małżeńskiego, bo to się wiąże z problematyką. Następne elementy nieco później. Chodzi po prostu o to, że jeżeli chodzi o wychowanie, zajmujemy się małymi dziećmi, nie nastolatkami. I dlatego jest to ograniczenie. Poza tym też jest to jednak, tak jak wiemy, specyficzna pewna problematyka. Około, no tam z kalendarzem w ręku nie liczymy, ale tak orientacyjnie chodzi o ten pierwszy etap, o tych młodszych małżonków, tak to nazwijmy. Także gdyby ktoś był zainteresowany, odsyłamy na stronę Akademia Rodziny, tam więcej informacji, tam też jest kontakt do nas, na tych karteczkach, gdyby ktoś bardziej też będzie kontakt do nas, można będzie to sprawdzić. Kolejny element w tych postulatach pastoralnych to jest promocja ruchów, które zwracają uwagę na dialog małżeński. Sporo takich ruchów jest.
Bo to jest i Kościół domowy, gdzie jest obowiązek zasiadania, jak i Notre Dame, z których się wywodzi Kościół domowy, jest związany również nasz, bo my jesteśmy w ruchu szemsztackim, też jest bardzo ważny element właśnie dialogu małżeńskiego. Być może jeszcze jakieś inne. Tam, gdzie jest dostęp, gdzie można, gdzie małżonkowie szukają, warto taki podpowiedzieć, że jest możliwość szukania takiego wsparcia formacji. Kolejna rzecz to jest inicjatywy wspierające dialog małżeński. Ostatnio trochę głośniej było o randce samochodowej. Wydaje się, że przynajmniej z tych sygnałów, które do nas dochodziły, że to bardzo cenna inicjatywa. A ostatnio w ramach właśnie ruchu szemsztackiego raz w miesiącu, w pierwszą sobotę jest msza święta, błogosławieństwo dla Centrum Ruchu Szemsztackiego jest w Otwocku, blisko tutaj. I raz w miesiącu, każdą pierwszą sobotę jest msza święta, błogosławieństwo matek oczekujących dzieci. A po mszy schodzi się do takich podziemi, stoliczki, świeczuszki, muzyczka, karteczki, dialog małżeński. Ostatnio z małżonką po raz pierwszy poszliśmy sobie, żeby tam swój dialog małżeński uskutecznić. Forma, niekoniecznie w ruchu trzeba być i to jest ważne, żeby jak najwięcej też rozwijać propozycji dla osób, które nie czują, nie chcą, nie wiem, z jakichś powodów nie chcą być w ruchu, ale kwestia właśnie wspierania. I im więcej tego typu propozycji będzie, tym jak sądzę, lepiej. Moja małżonka się zagadała, a ja chciałem już, żeby ostatni slajd. Dziękuję bardzo. Pierwsza sprawa, sakrament małżeństwa. Od razu powiem, to nie jest przerwa na reklamę, tylko bardzo konkretne odesłanie. Na stronie Akademii Rodziny, tam jest niewiele, nie wiem, czy 10 będzie artykułów, to się cały czas poszerza, ale jest taki link czytelnia. Jeżeli wejdziecie Państwo w tę czytelnię, to można wejść w artykuł, który kiedyś popełniłem, był publikowany w sprawach rodziny, a tam też jest umieszczony, jak korzystać z sakramentu małżeństwa. Generalnie, tak krótko, żeby zupełnie tak się nie zasłaniać, najistotniejsza rzecz, żebyśmy wyszli od istoty sakramentu małżeństwa. W moim odczuciu ta istota określona jest w dokumencie o Kościele, w dokumencie soborowym, Lumen Gentium, gdzie ojcowie soborowi mówią, tak jak niegdyś Bóg wychodził do małżonków, do swojego ludu, tak teraz oblubieniec wychodzi do współmałżonków i pozostaje z nimi. Ta myśl została potem rozwinięta przez Jana Pawła II w liście do rodzin. Ostatnia część, jest z wami oblubieniec, dokładnie do tego nawiązał. I teraz, jeżeli sobie uświadamiam, że istota sakramentu to jest obecność Chrystusa wśród nas, z samego faktu, że przysięgaliśmy sobie, to nie był piękny folklor, tylko od tego momentu On przy nas stanął. On z nami jest. Nie po to, żeby nas od siebie odpychać, żeby nam przeszkadzać, żeby nam zabierać aktywność, tylko po to właśnie, aby nas wspierać. Jeżeli ja sobie powiem szczerze, gdy do mnie ta prawda dotarła, to był dla mnie szok. Jest z nami Chrystus. Pytanie, co my z tą obecnością robimy? Bardzo często, nieco poetycznie, można by rzec, stoi sobie ten Chrystus gdzieś w kącie, zapomniany, smutny, patrzący właśnie. A ten sakrament to taki nierozpakowany prezent od Pana Boga, bo też tak kiedyś mówiliśmy w jakimś radiu, razem z małżonką byliśmy poproszeni i opowiadaliśmy, że każda z par dostała taki niezapakowany prezent w dniu ślubu. To był sakrament małżeństwa. Niech mi zadzwoniła pani i mówi, moje wnuki będą teraz przystępować, ja bym chciała im kupić taki prezent. Gdzie to można kupić? Częściowo rozpakowany. Natomiast często rzeczywiście jest nierozpakowany. Albo rozpakujemy i jest instrukcja, a my jej albo nie umiemy czytać, albo nie chcemy, jak obsługiwać ten sakrament. W każdym razie pierwszy krok, jeżeli sobie uświadomię, że jestem w żywej relacji, w żywym kontakcie z Chrystusem, to tak jak Chrystusa adoruję przed Najświętszym Sakramentem, tak i tutaj wydaje mi się, mogę Go adorować, mogę, wręcz powinienem, czy powinna prosić Go wtedy, kiedy się nie mogę z żoną dogadać, kiedy nie radzę sobie z dziećmi, bo On po to jest, aby nam pomagać w realizacji naszego powołania małżeńskiego i rodzinnego. Wydaje mi się, że ten wątek byłby najistotniejszy tutaj.
Tam w tym artykule ja jeszcze piszę o pewnych uwarunkowaniach, ale generalnie ja bardziej stawiam problem i zachęcam do dalszych poszukiwań niż daję gotowe odpowiedzi. Z gotowych to tylko to, o czym w tej chwili mówię. Uświadomić sobie, natomiast cała pomysłowość, jak dalej z tej obecności Chrystusa korzystać, to już jest nasza inwencja. Ale najważniejsza rzecz to te kwestie sobie uświadomić. Wystarczy? Kwestia zasady prośby. Prośba, czyli w nurtach pedagogicznych są takie dwie skrajności. Z jednej strony autorytarny tyran, ojciec czy rodzic, a z drugiej strony pozwalający na wszystko kumpel, po imieniu do rodziców, prawda? I oczywiście, tak jak każde skrajności, te dwie są oczywiście właściwe. Prawidłowość jest gdzieś po środku. I teraz ten autorytarny tyran zawsze będzie mówił, masz to zrobić natychmiast, bardzo, prawda, nigdy, ja tu rządzę. Oczywiście, że rodzice są odpowiedzialni. Tutaj nie będziemy tych ról jakoś mylili i sprowadzali do takiego źle pojętego partnerstwa rodzicielsko-dziecięcego. Natomiast kwestia poproszę cię, chodzi o słowo proszę, zrób to proszę. Proszę cię o coś. To tylko o to tutaj chodzi. Że ci nie rozkazuję, tylko ci proszę. Jeżeli mógłbyś, oczywiście czasami trzeba powiedzieć zdecydowanie i nawet zwolennicy tych różnych nurtów, takich dowartościowujących zanadto w moim odczuciu dziecko, zgadzają się z tym, że są czasami takie sytuacje, że nie ma co prosić. Nie ma co pertraktować z dzieckiem. Tylko trzeba złapać i prawda, jak będzie chciało rękę do gniazdka wkładać, to nikt nie będzie z nim, prawda, rozważał, a czemu, a co, a uważaj, a czy jesteś przekonany, dlaczego, a czy mógłbyś być może, nie będzie prośby. Tylko każdy doleci, wyrwie, złapie, będzie ratował. Być może czasami jest taka sytuacja, że na takiej samej zasadzie trzeba złapać, wyrwać, ratować dziecko, które zagrożone jest starsze narkomanią na przykład. Dokładnie analogicznie tutaj. Szereg rzeczy. Ale tam, gdzie to jest możliwe, znaczy, może inaczej, żeby nie było tak, że w tej relacji z moim dzieckiem cały czas tylko jest masz, musisz, powinieneś, tylko poproszę cię, zrób coś. Tylko sięganie również do tej zasady. Bardzo dziękuję i życzę owocnej pracy.